Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, wszystkich świętych i Katarzynkę Szymon dzisiaj będzie z nami. Swego czasu w latach 80. Ojciec Pio kazał nam, prosił, żebyśmy pojechali do Katarzynki Szymon, ona tam koło Katowic gdzieś mieszkała wtedy, stygmatyczki polskiej. I są z nią filmiki jakieś tam króciutkie, zdjęć dużo, bo miała fotografa, który się zajmował, właśnie relacjonował spotkania z nią. Ona nie umiała pisać ani czytać, była taką prostaczką śląską, ale modliła się, wpadała w ekstazy i miała stygmaty na rękach, na nogach, w boku, zwłaszcza w piątki, kiedy przychodził ten okres męki Jezusa, gdzie oddał życie za prawdę, wykłócał się o prawdę, no ale potem niestety, tak jak to Putin dzisiaj robi. Podskoczysz, to od razu zabija, morduje, krzyżuje, gwałci i rozwala domy. To samo zrobili z Jezusem za prawdę. Więc Putin to dzisiaj taki kat. Nie tylko on, wielu takich katów było i jest. Więc byłem z Ludwikiem u niej, bo ojciec prosił, żebyśmy pojechali w pewną niedzielę. Była modlitwa, przyjechali z Przemyśla cały autobusik do pani Katarzynki. Ona już była starsza, ale twarz miała dziecka tak naprawdę. Bardzo pogodna, taka uśmiechnięta. Ja oczywiście pierwszy podleciałem tam przy niej. Byłem jakby bliziutko przy jej łóżku, no takie łóżko to było, można powiedzieć. Czy to kanapa, taka już nie pamiętam teraz dokładnie, ale wiem, że byłem blisko. No i widziałem te jej stygmaty, całowałem te stygmaty, w rękę ją pocałowałem. Miała takie stygmaty jak ojciec Pio wtedy akurat. Potem była modlitwa w ekstazie i ojciec Pio na końcu przyszedł. Myśmy nie wiedzieli, że to ojciec Pio przyszedł, ale potem był na końcu, błogosławił wszystkim i mówił po łacinie, przez nią właśnie. To było doskonałe medium też, ale tylko w ekstazie. Ona nie wiedziała tak samo, co się dzieje. Więc jak już wróciliśmy, pojechałem do Krakowa, pytałem się ojca Pio, czy to on tam właśnie był, kiedy się modliła. Tak, ojciec potwierdził, że to właśnie on się przez nią modlił. Więc takie cuda, cudeńka są. Więc mieliśmy polską stygmatyczkę i to tak niedawno jeszcze, widzicie. Była dość znana, prześladowana też była. Komuniści ją prześladowali, bo oni nic innego nie potrafią, tylko prześladować, bo oni nie wiedzą, nie wierzą w Boga, w nic nie wierzą, tylko w pałę wierzą i karabin. Zdrajcy ducha, zdrajcy Boga. I dzisiaj ten liberalizm to jest taki sam, identyczny, jeszcze gorszy nawet. A cała ta Unia Europejska to jedna wielka zgnilizna już w tej chwili jest. Tam już nie ma żadnych wartości. Jest korupcja od A do Z prawie, że i wszystko źle robią. Wszystko robią źle. Bo robią tylko pod niektóre kraje, jak Niemcy, Francja, Hiszpania, a reszta się nie liczy. I chcą pozabierać, zrobić oczywiście taki przewał, żeby nie było państw narodowych, żeby wszystkie decyzje, żeby konstytucja była tylko w Europie, europejska, Unii Europejskiej, nic nie możemy już wtedy działać. Czyli zrobi się to, co chciał Hitler zrobić. Podbić całą Europę i cały świat. Więc Unia Europejska to jest wytwór właśnie już w tej chwili, to już jest nacisk przez Niemców i Rosję, razem się dogadują, żeby zrobić Europę jedną bez państw. Tylko taki zlepek ludzi, zlepek niczego. Oni będą rządzić, narzucać wszystkie warunki. I rób ta, co chce ta. I technologie, i chipy do głowy, żebyś tylko z komputerem mógł rozmawiać, a oni będą podłączeni do komputera, będą ci mówić, co masz robić. Do tego dąży, to widać, że do tego dąży. Dlatego nasz rząd, nasza partia PiS, wspaniała zresztą, mówi prawdę, czystą prawdę, Kukiz mówi prawdę,
musimy się uniezależnić, uzbroić, żebyśmy mogli wzrastać duchowo, bo jak wszystko to granice zniosą, to już koniec z rozwojem duchowym, z wszystkim. To już będzie dzicz kompletna. Liberalna dzicz i wielkie niezadowolenie i wielkie niebezpieczeństwa będą wtedy. To już będzie dochodziło do wojen, takich lokalnych nawet. Dlatego państwa narodowe muszą być, póki co, jeszcze długo będą, aż się wszyscy nauczą systemu miłości, to wtedy można znieść granice. Ale znieść teraz granice, jak ci to Putin wejdzie razem z Scholzem i ci tutaj wszystko załatwi. Porozbija domy, rozjedzie czołgami wszystko, armatami. No to jak tu się nie bronić? Tak samo jakby ci ktoś do mieszkania wszedł, to przecież będziesz bronił swojego dobytku. A dzisiaj jest akurat rocznica wybuchu II wojny światowej. Dogadali się Rosjanie z Niemcami. Ribbentrop i Mołotow wcześniej, tuż przed wybuchem, się dogadali, że zrobią czwarty rozbiór Polski. I oni z tej strony, a ci z tej strony, i Polski już nie będzie na mapie w ogóle. Do tego dążyło. No ale na szczęście Polacy się postawili i zaczęła się obrona. I będzie podobnie i teraz jest. Musimy stanąć i obronić Polskę, aby iskra z Polski wyszła na cały świat, na najlepsze prawa, jakie stworzy się w Polsce, najlepsze rozwiązania ekonomiczne, będą inni jeszcze z tego korzystać. To właśnie ta iskra z Polski idzie. Oni jeszcze tego może nie wiedzą, ale rozlecą się. Nie dadzą rady. Ale zamieszanie jeszcze będzie. Jeszcze będzie. Teraz się szykuje drugi blok. Słyszeliście pewnie, że Chiny, Rosja będzie przewodzić temu z Chińczykami. Hindusi i wiele jeszcze innych państw robią blok, żeby obalić dolara. No to już jest wojna. To już jest wojna. Pamiętam kiedyś, jeszcze ojciec mówił, w latach 90., 2000 może, to mówił, żeby robić zapasy, ale w dolarach. Nie w rublach, czy tam jakichś chińskich tych. Jednak w dolarach. Dolar się już dawno jest, istnieje, wszystko się nim w niego przekłada. Powinno być jeszcze zabezpieczenie w złocie. Tak chcą właśnie ci zrobić, ale oni się pokłócą. Rosja pokłóci się z Chinami, bo Rosja się tylko potrafi kłócić i napadać. Chińczycy nigdy nie wywoływali wojen, nie napadali na nikogo. Mieli tam swoje lokalne wojny, potem się to wszystko złączyło, ale nigdy wojen nie wywołali. To był bardzo spokojny naród. A Ruski nie, niestety nie. Muszą podbijać. To samo i Niemcy. Więc jak się Chińczycy zbiorą, wkurzą, to im zagrożą z tyłu, jak ojciec Pio mówi, że wtedy się dopiero uwolnimy od Rosji, kiedy Chińczycy zagrożą im z tyłu. Więc trzeba zmienić myślenie, zmienić swoją duszę na lepszą. Ta sama dusza, tylko trzeba ją odnowić i zbawić już za życia. Dlatego Rosja powinna wymienić sobie rząd na prawdziwy rząd demokratyczny, taki jak jest w Polsce, jak PiS rządzi właśnie w ten sposób. Na razie taki będzie lepszy jeszcze w przyszłości. Kukiz też do tego się przyczyni. I w Chinach podobnie, bo tam panuje komunizm, taki wymieszany socjalizm troszeczkę z kapitalizmem, ale tam jest głównie komuna, niewierzący wszyscy są, bez Boga, bez niczego, tylko taka społeczna, na niskim poziomie kultura, chociaż Chińczycy w starożytności są jednym z najwyższa kultura, w ogóle cywilizacja stamtąd pochodzi, wielka. Oni, to jest prastara kultura ich. Więc trzeba brać przykład, ale z tej starej, tej komunistycznej już nie, bo to już jest wszystko zepsute. Do cna, tak samo jak ta Unia Europejska, to u nich jeszcze gorzej jest. Tam tak samo, na kłamstwie wszystko jest oparte jak w Rosji i na dyktaturze. Tam jest dużo więzień, dużo ludzi uwięzionych w Chinach, całe takie duże połacie więzień, odosobnienia ogromne. Tam tak samo jest jak w Rosji. I indoktrynacja oczywiście.
chińska. Putin robi to samo, młodzież wychowuje swoje szkoły, już ma i takich właśnie siepaczy już w szkole kształtuje, żeby myśleli w ten sposób jak Putin. Żeby potem budynki wysadzać, mordować i tak dalej. To jest jego przywilej tego świata, złego świata. Więc nie wolno zapominać, że my nie jesteśmy w niebie, tylko na wygnaniu. Sami żeśmy się wyprowadzili z nieba i żeśmy stworzyli te kosmosy i teraz mamy problemy. I trzeba o tyle, o ile starać się, aby były dobre systemy, dobre filozofie, które robią z ludzi osoby duchowe, aniołów z powrotem. I takie systemy trzeba wprowadzać w byt ludzki na tej planecie, aby mogli wszyscy wzrastać, a nie kłócić się i naparzać. Jeden drugiego, kraje napadają na kraje, jakieś imigranci przysyłani przez ruskich tutaj na granicę z Polską. No przecież to jest jakieś chamstwo kompletne. To jest po prostu zła ideologia. Ruska, liberalna u nas, na Zachodzie też liberalna, ale tak naprawdę to jest jeszcze gorzej niż komunizm, ten liberalizm, bo tutaj manipulują tobą jeszcze bardziej. Bo była komuna, to wiadomo, wszyscy walczyliśmy z komuną. Wszyscy mówi to komuna, komuna, komuna. A liberalizm, który jest jeszcze gorszy, zauważcie, wszyscy go kochają, bo jest wolność. A to, że cię tłamszą reklamami, mediami kłamliwymi i tak dalej, to przyjmujesz, łykasz jak nie wiem co. Tak jak pelikan. Łykasz wszystko. Tusk powie, to wszyscy klękają. Bożka sobie zrobili z Tuska i całe tam tłumy przychodzą, modlą się do niego, do jakiegoś człowieka raczej z rogami niż ze skrzydłami i manipuluje. Manipuluje tak samo jak Putin, jak Scholz, jak te złe wszystkie ideologiczne systemy. Tak robi Tusk. Dlatego trzeba, jak mówię, prawicę. Prawica i wyłącznie prawica do głosowania, bo przychodzi nowa era, która będzie wielkim odświeżeniem naszej duszy, naszych umysłów, naszej świadomości. Będzie wielki pokój później, ale widzicie, nim będzie wielki pokój, to trzeba się szykować do wojny. Bo tacy chorzy ludzie na duszy i na psychice wyżywają się swoją władzą, swoją pychą na innych. Tak właśnie robi Moskwa. Łukaszenka to też, to samo przecież. Ale on jest uzależniony od swojego kolegi po fachu. Więc też nie może nic, bo jakby on coś chciał wolności u siebie, no to od razu będzie sprzątnięty. To jak Prigorzyn ostatnio. Chciał podbić troszeczkę wolności, no i to sam przecież był kryminalistą, ale chciał coś zrobić, no to to samo co z Lechem Kaczyńskim. Zemsta. Putinowska. Dobrze. To tylko chciałem powiedzieć, że właśnie ostatnio długo to trwało, ale się udało. Mamy już pierwszy tom, o ten właśnie, pierwszy tom przetłumaczony cały jest na angielski. To w Anglii było tłumaczone przez Polkę. Ktoś to sponsorował również. Więc jest, może będzie i książka. U mnie na Facebooku jest link i pod filmem też jest link, że można pobrać sobie wersję angielską. Można sobie słuchać po angielsku na pendrive albo coś, przemieniać sobie tam na audio. Lub można pobrać i posyłać swoim znajomym za granicą, którzy nie znają polskiego, no to mogą sobie poczytać, jakby chcieli coś z tych rzeczy, o których my tu mówimy, dowiedzieć się. Dobrze, to jeśli ktoś ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. I prośmy o nasze zdrowie, o to, żebyśmy mogli iść ku światłu, cały czas ku światłu i modlić się również o nasze fizyczne zdrowie, o nasz dobrobyt, bo dobrobyt jest potrzebny, ma być lepiej, a nie gorzej. Ojciec cały czas nam mówił,
żeby dobre rzeczy kupować, nie słabe, bo słabe się psują i tak wszystko się psuje, ale zawsze iść ku wyższym celom, ku lepszym rozwiązaniom. Tak samo jak w sztuce chcemy robić coś, malować coś czy tworzyć, żeby było jak najpiękniej, żeby się najbardziej podobało. To samo dotyczy techniki i naszego życia. Ma być lepiej, no ale nie zawsze jest lepiej, bo widzicie, co zrobił Tusk. Wszystko zepsuł i teraz trzeba naprawiać po nim. Obalili, jak już mówię, to teraz ostatnio podkreślam, to mi ojciec Pio mówił osobiście, że Wałęsa uniósł się pychą i razem z Tuskiem obalili rząd Olszewskiego. I dlatego jest tak źle, bo już by było dawno ta gruba kreska była zła. Niestety. Tam trzeba było oczyścić cały ten dół i już by nie było tych problemów. Byłaby nowa, świeża krew w narodzie, a tak to wszystko, komuna wróciła, wszystko się zawaliło z powrotem. Balcerowicz dorżnął nas swoim pomysłem na prywatyzację. No i sprywatyzowali tak, że wszystkie zakłady, potężne zakłady, wszystko sprzedali za złotówki. Niewiele zyskali z tego. Dzisiaj Orlen, jeden Orlen, pana Obajtka, który jest szefem, zarobił więcej niż ze sprzedaży tych 1000 firm, które Tusk sprzedał. No to co, o czym my tu w ogóle mówimy? Módlmy się w naszych sprawach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wiersz wam przeczytam, mój. Potem na koniec Maćka. A w międzyczasie może jakieś krótkie rozważanie jeszcze. Muza mych pragnień. Taki tytuł. Katarzynka miała swoją misję właśnie na Dolny Śląsk. Była wielka, bo jednak Bóg ją wywyższył w ten sposób, że dał jej stygmaty jak ojcu Pio. Teresa Neumann w Niemczech wtedy w tym samym czasie żyła, co ojciec Pio też. Miała stygmaty na pamiątkę śmierci Jezusa. I oczywiście wszyscy mieli tutaj, nie tutaj. To jest ciekawostka. No ale tak było. Muza mych pragnień. Harmonio wszechświata, rytmie wybijający szczęśliwe kresy, kwiecie dźwięków i fal kosmicznych, wietrze słoneczny, jasności określająca warunki bytu, rolo, na której uprawia się dobro, kosmosie majowy, pachnący świeżym powietrzem, ziemia ludzka, wszystkie ziemie rozsiane po niebie. Kocham wasz byt i strumienie mocy. Harmonio, których granic nie znamy, czy słyszysz nasze pozdrowienia? Przestrzeni ogromna, czy widzisz nasze tęsknoty? Układzie słoneczny, czy słyszysz moje wołanie? Galaktyko spiralna, czy znasz imiona ludzi? Gdzie się twój zapach kończy? Gdzie twoje oczy sięgają? Co mi chcesz jeszcze powiedzieć, harmonio wszechświata? No my już wiemy, na czym polega ta harmonia wszechświata. Czyli to stworzone niebo, małe niebo, można powiedzieć antyniebo, nieoryginalne niebo. Czyli wszystko, co tu jest, nie jest nieoryginalne, niefachowe, nie ma w tym wieczności, wszystko się sypie. Nawet gdybyś sobie kości wymienił na metalowe ręce, to i tak zardzewieją i się zniszczą. Bo metal też ulega zepsuciu, skruszeniu po czasie. Więc tutaj nie ma nic trwałego i w całym kosmosie tak jest. Dlatego ta harmonia wszechświata to jest tylko pozorna. Nam się wydaje, że tak niektórzy się zachwycają. Ja na początku też się zachwycałem kosmosem od dziecka, bo z wujkiem nieraz patrzyliśmy w gwiazdy, ja miałem tam parę lat
do podstawówki, to jeszcze tak wcześniej, już mnie to ciekawiło, skąd te gwiazdy, skąd to świeci i o co tu chodzi. Więc teraz już wiemy o co chodzi. Skąd te gwiazdy? A niektórzy do dzisiaj się tak zachwycają i myślą, że to tak pójdą dalej, dalej, gdzieś tam coś tam będzie koniec, albo nie ma końca i w końcu gdzieś tam jakieś niebo albo coś. Nie, nie będzie tam na końcu nieba, nie ma, bo nie ma końca. Dla człowieka ojciec Pio mówił, że nie ma końca wszechświata, bo nie widzimy, co tam dalej jest. Ale dla Boga ojciec Pio mówił, że jest koniec świata. Koniec tego wszechświata materialnego, tych galaktyk, skupisk galaktyk, tych wszystkich słońc, planet i cywilizacji. Bóg widzi koniec, bo tylko część aniołów wyszła z nieba, więc ta część to stworzyła i tutaj żyje, a reszta została w niebie. I czeka na nas. Aż się wyrobimy tutaj na ziemi i wrócimy. Coś mi tu nie gra. Chyba nie będzie większego czytania, bo mi wszystkie pliki się coś tu poresetowało. Nie zauważyłem. No tak. Dobrze, to tylko jeszcze na Maćka wiersz zwróćmy uwagę. No widzicie, czasami się sam resetuję. Ja go w ogóle nawet nie podłączam do internetu. Już 2 lata chodzi, 3 lata już chodzi bez internetu ten komputer, żeby mi tam nie mieszało nic. No ale i tak się przeładowuje sam. No i widzicie, jaki ten kosmos jest ciekawy. I miałem wszystko otworzone i nagle tylko przeglądarka mi została. Tam, gdzie mam te wiersze Maćka i swoje. A resztę w Wordzie wszystko się zamknęło. No i co? Dobrze, to czytam jeszcze wiersz Maćka. No właśnie, widzę coś tu o bólach. Napisał to 8 kwietnia 2017 roku. Nawrót nerwobuli. Oziębiło się z 22 stopni do 5, plus wiatr i deszcz. Rok temu było podobnie. Taką notkę tutaj sobie przy tym wierszu Maciek dał. Maciek, który jeździł na rozmowy. Więc tu będzie o bólach coś, bo go bolało wszystko. Stawy szczególnie miał problemy. Więc w bólach też się rodzą wiersze piękne. Nie tylko w radościach. Wszystko się rodzi w bólach. Matka rodzi w bólach. Dziecię przychodzi na świat, boli. Wiosna rodzi się w bólach. Kwiecień rozkwita nadzieją, a ciebie boli. Kręgi i stawy w nogach, nerwy w duszy. Ptaki śpiewają, a ty radujesz się przez łzy. Nie masz wiosny bez bólu. Nie masz. Masz tyle bólu tej wiosny. Chciałbyś dotknąć raju zupełnie bezboleśnie, a to przecież niemożliwe, dopóki proch zakrywa słoneczny splot nadziei. O właśnie, bóle. Ja się namęczyłem, ile ja się nacierpiałem właśnie między innymi na korzonki. Tak mi łapało strasznie, bo się źle odżywiałem oczywiście. Mikroelementów brak, tylko chleb, ser, tylko tym się żyło głównie. Więc wszystko było nie tak, kręgosłup, korzonki na okrągło. Tyle lat ja cierpiałem tutaj w pachwinach, wszystko mnie tak bolało, że nogi do góry nie mogłem podnieść. Całe lata, dziesiątki. Tak już po 30 mnie zaczęło łapać. I dopiero tak gdzieś parę lat temu, może 5-6 się skończyło. Może ciut, no gdzieś tak, nie, 6-7 lat temu się skończyło dopiero te bóle. Bo się zacząłem, wziąłem się za jedzenie jajek i wszystko się jakoś unormowało. Więc 2 jajka, pamiętajcie, trzeba jeść codziennie. Można też spożywać łyżeczkę, pół łyżeczki skorupek z jaj zmielonych, wysuszonych, jajem co dzień. Oleju z oliwek trzeba się napić troszkę, można z gwinta, ja z gwinta piję. Nie, tam łyżkę do tego jeszcze używał.
co dzień trochę trzeba napić, bo jest dobrze nawilżanie się, wtedy pić nie chce również. No i dobrze się odżywiać. Ojciec mówił, żebym się dobrze odżywiał. Ja się zawsze źle odżywiałem. Nie słuchałem ojca i dlatego mnie zaczęło boleć. No ale powiedział mi, że muszę opłacić to wszystko, te dzieła, te pisma moje, które napisałem, muszę opłacić cierpienie, więc cierpiałem strasznie. Jak się szło gdzieś, to wiecie, kto korzonki miał, to wie, co to znaczy. To się staczasz się z łóżka, z kanapy i tak jak do toalety, to idziesz, jakbyś pływał kraulem. Nie jesteś w stanie nawet na raczkach iść. Po prostu taki jest to ból. Potem mija, nie? Za jakiś czas mija. Albo potem masz takie stałe bóle, jak ja mówię, właśnie miałem w pachwinach, straszne. Właśnie ten stawy, tam już się zacierało wszystko, kryształki się ocierały o siebie. Ból, 10 minut przejdziesz, musisz zatrzymać albo siąść. I tak potem znowu. I tak miałem lata całe. Pamiętam, jak byłem u cioci w 2009 jeszcze. Cioci we Francji, w Paryżu, bo oni tam mieszkali, po wojnie wyjechali. Tam mam kuzynów też, już chyba tylko jednego, bo drugi przyjechał do Polski, bo już ma dość tej Francji. No to też chodziliśmy, zwiedzaliśmy różne rzeczy, no to 10 minut, 15 musiałem się zatrzymać i siąść, bo nie dałem rady chodzić. Taki to jest ból. No ale już jest dobrze. Przed śmiercią, mówi się, że jak przed śmiercią to człowiek głodnieje i dobrze się zaczyna czuć, to chyba już pora na mnie. Dobrze, to trzymajcie się systemu miłości i pa, pa.